Dzisiaj mamy już, proszę Państwa, 30 lipca 2015, ale na 3 maja już przyjadą, ale 2 już przyjadą Świadkowie Jehowy, no zewsząd, z Anglo-Ameryki, Białystok przyjadą. Także jak 2 przyjadą na 3, to będą mieli troszeczkę czasu Świadkowie Jehowy, aby się tu po tej całej Warszawie rozejrzeć, aby zobaczyć, aby stwierdzić, że tu co jeden ma nie po kolei w głowie, tak jak mówił Janek Witek. Także proszę Państwa, rozbrat i te wszystkie miejsca, no bo wiecie Państwo, zablokowany, czyli spalony jest most Łazienkowski, tak jak to Państwo słyszycie w tych pieśniach, wypowiedziach, felietonach Pietrzaka, gdzie cała żebracznica niemalże zleciała się. Ja to przez przypadek, przez Danusię. Cała żebracznica, co ze stołów ściąga. No i ta Maryla, to więc jak pokazuję kamerą, mówię, o brawo Maryla, to ona się smutna robi i chowa się jakby pod stół. Brawo Maryla. 3 maja, to widzicie Państwo, w Anglo-Ameryce Białystok nie ma 3 maja. W Anglo-Ameryce Białystok jest 1 maja. W Anglo-Ameryce Białystok jest 1 maja, bo te pochody zawsze były na 1 maja. 1 maja, 1 maja. A tu to mają nie po kolei w głowie. Janek Witek mówiła. A to, że to kretyn, ten Mareczek, a że to ma nie po kolei w głowie. Już jedziemy na dobrą. Co tu jest nie po kolei w głowie u tych hipochondrycznych kur, u tych hipochondrycznych loch na Mazowszu nad Wisłą? To po pierwsze, że na przykład na moście Poniatowskiego po 3 jadą tramwaje, po 3 autobusy, na Saskiej też. No, staruszkowie to nie mają szans tak biegać z autobusu do autobusu, z tramwaju do tramwaju, bo wiecie Państwo, tak szybko nie biegają, a już ich wcale nie ma, tylko w Ameryce gdzieś. W Anglo-Ameryce, w Białystok, to są ludzie, co i po 105 lat mają i nawet studiują. Także no, nie dalej jak wczoraj miałyśmy, proszę Państwa, piękny recital, proszę Państwa, no i felietony. Kogo? Pietrzaka, to więc Świadkowie Jehowy, jak przyjadą dopiero 2, na 3, żeby na stadionie Legii mieć kongres, to Świadkowie Jehowy, no, przegapią występy Pietrzaka i te wszystkie głupoty, które uwielbiają żebracy i ci, co do tacy, i ci, co się lenią, ci, co śpią, i ci, co się lenią. No Maryla wczoraj leniła się ze stołów ściągać, Danusia też, i przyszła na Pietrzaka, pomimo że powiedziała, przecież nic nie będzie. Zaraz kolejne, co jest nie po kolei w głowie, jak to Janek Witek mówił. Proszę Państwa, wczoraj spółdzielnia Sław, czyli 29, od 11.30 do 13.30 i potem od jakiejś 17.30 do 19.30 zbierała z liczników te wszystkie napisy, numery i tak dalej. Ale facet dopiero przychodził, rozklejał te kartki przed godziną 15 i mówi, że proszę Państwa, na tych kartkach pisze spółdzielnia Sław, proszę Państwa, że przyjdą, no ale to po nie w czasie, za późno, czyli nie po kolei w głowie. Tutaj też, szanowni klienci, informujemy, że w dniach 30, czyli dzisiaj 6, czyli czerwca, jeszcze wtorek, proszę Państwa, i 1 dopisała środa, nasz sklep będzie nieczynny. Zapraszamy wszystkich cyganów katolickich za okulary, którzy się trzymają, i ze śmietniczką, którzy ścisły kontakt mają. Tutaj ludzie mówią, że jak za pierwszym razem się czyta tę kartkę, że dzisiaj nasz ten sklep jest nieczynny, ale zapraszamy we czwartek. A ja mówię, a przepraszam bardzo, a co ze środą? Czyli oni tak omijają. Tutaj, gdzie jest ta cała arkada, galeria, proszę Państwa, Warszawa, Berlin, Warszawa. Ale co to ma wspólnego, proszę Państwa? Warszawa, Berlin, Warszawa. Co to ma wspólnego? Przecież to nic nie ma wspólnego. Są to tylko nazwy, hasła. To tak samo jak ten ksiądz wasz katolicki, proszę Państwa. Ręce składa i nic poza tym. Albo jak ci bezdomni na Pobożańskiej u tych sióstr białych modlą się do zupy. Przecież oni tak naprawdę wcale się nie modlą.
Także nie ma w Anglameryce Białystok. Nie ma. Nie ma takich nazw. Solec, a jeszcze co? No. Także proszę Państwa, Poniatowszczak, most Poniatowskiego, po 3 tramwaje, po 3 autobusy, kolejki, ludzie biegają, wykańczają się, moherowi, wrzeszczą, krzyczą i lubią takie te występy Pietrzaka, no bo coś się dzieje u tych loków. Kury gdaczą, świnie kwiczą, na ołtarzu jajka liczą. Świadków Jehowy nie ma, tutaj muszą przyjeżdżać z Ameryki, Białystok, no bo chcą, bo służą Panu Bogu, bo Świadkowie Jehowy mają misję w sobie. A tutaj w tej żebracznicy wielkiej, żebracy na Mazowszu, mazowieccy, warszawscy, to oni tylko, aby coś brać. Nawet jak na występ Pietrzaka przyszli, to też aby brać. Ja mówię, a czemu ty, dziadowo, nie weźmiesz gitary, nie będziesz nic tworzyć? Daj z siebie coś. A to szukają jakiegoś guru i chcą brać, albo nawet te piosenki, i chleb, i kury. A ta dziaduwa z Lubelskiej 32 to stanie i specjalnie czeka, aż będą prosić. Nie dość, że ta dziaduwa sama jest żebraczką, to myśli jeszcze, że kogoś żebraczkę zrobi, bo ona czeka, aż będą prosić o chleb, proszę Państwa. Artysta też, jeśli się, proszę Państwa, nie urodzi, to artysty na siłę nie zrobić. Także tam przy Podskarbińskiej 2, w tym Domu Kultury, Wyższa Szkoła Artystyczna podaje takie hasło. Jak zostać artystą? No nie ma jak. Jak się nie urodzisz, dziaduwo, artystką, no to po co ci na siłę? Po co ci na siłę i na chama iść jutro do pracy, skoro wy wszyscy jesteście żebracy? I te żebraczki siwe, to rzeczywiście są siwe, mają miliony zmarszczek, no albo ta Trochim, cała Trochimowa, no to też, proszę Państwa, spod kościoła przyszła, nawet się ludzie pytali, czy to jest artystka, a ja mówię, a ja tam wiem. Chyba jest raczej żebraczką, skoro ten Wojtek wczoraj nie przyjechał z Anglo-Ameryki Białystok, żeby dać koncert na gitarze, a tylko jakiś wiersz był. Wierszoklety przecież mają swoje różańce. Radio Barbie, Radio Conchita, Radio Baby, Tok FM Euro Conchita Extra, w Żebracznicy Wielkiej, na Mazowszu, nad Wisłą, Poniatowszczak, Wisła, Narodowy, Praga Północ, Praga Południe, a Białego Stoku nie ma.